Dzień dobry Państwu. Paulina Henik-Kloska to szefowa koła Polski 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Złożyło, że jest również moim gościem. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. No to na te konsultacje, szeroko zapowiadane rozmowy o edukacji, przyszedł tylko wiceminister edukacji. Cała opozycja Was kompletnie zignorowała. Politycy udowodnili w ostatnich dniach, że z wszystkiego, z najbardziej poważnego tematu, jakim jest finansowanie oświaty, są w stanie zrobić cyrk. No, może Wy chcecie po prostu robić polityczny event w akcie desperacji, bo Wam sondaże raczej ostatnio zaszkodziły. I dlatego chwytacie się takich pomysłów, a inni mówią, a co mamy grać w kampanii wyborczej Szymona Hołowni? Nie, prawda jest taka, że od wielu miesięcy mamy bardzo pustą prekampanię. To jest taka prekampania o rozdawnictwie i nienawiści, nakręcaniu polaryzacji i wojny polsko-polskiej. Myśmy po prostu w tej prekampanii wrzucili bardzo poważny temat na stół, no i polityka tego nie wytrzymała. Donald Tusk powiedział po prostu, z PiS-em to ja mogę konsultować warunki ich kapitulacji, no a wy chcecie z nimi rozmawiać. Mówicie, że PSL akurat mówi, ale to teraz już jak wasz brat mówi, że minister Czarnek to jaskiniowiec. Mówicie o nich, że to najgorsza ekipa od 30, jeśli nie 300 lat. No i później się okazuje, że z tą najgorszą ekipą, z tymi jaskiniowcami, z tymi obrzydliwcami, chcecie zasiadać do stołu i poważnie rozmawiać. Przede wszystkim konsultacje są zawsze organizowane nie dla polityków, ale dla strony społecznej. Ma pani rację, one są dla PiS-u. Dlatego, nie. Żeby były ładne obrazki w kampanii. Nie, są po to, żeby strona społeczna, wczoraj przykładowo nauczyciele i dyrektorzy mogli powiedzieć, co im na sercu leży. Ale że im myśli naprawdę pani, że bardzo jak oni wiele. Pójdą i powiedzą wam, co im na sercu leży, to im będzie teraz lżej. Nie, myślę, że bardzo dobrze, jak będziemy wyciągać polityków władzy, którzy odklejeni są od rzeczywistości z ich nauczycieli, gabinetu. Jeśli wy nie wiecie, jak się żyje nauczycielom, to znaczy, że wy jesteście odklejeni. Nauczyciele bardzo często nie mogą przekazać władzy swoich postulatów i swojego oceny się, sytuacji. Że główny postulat nauczycieli jest jeden. Zacznijcie nam wreszcie normalnie płacić. Zacznijcie normalnie płacić, ale też postawcie tą szkołę na nogi. Dzisiaj mamy podstawę programową, której nie da się w normalny sposób w szkole przejść, bo oni po reformie Zalewskiej zdusili 9 lat do 8 i udają, że to jest coś normalnego. Benchmarkują oceny. Czy pan wie, że nauczyciel co robią, przepraszam, benchmarkują z oceny, czyli nauczyciel proszę, musi... Ja nie wiem, o co chodzi, ale może się dowiem. Nauczyciel dzisiaj... Co to jest benchmarkowanie ocen? Bardzo panią przepraszam. Już tłumaczę. No, a dzisiaj... może by po polsku? No, generalnie to jest tak, że nauczyciel ma liczbę osób, ocen, które musi każdemu uczniowi wystawić. Mm-hmm. Na świecie odchodzi się dzisiaj od oceniania w taki sposób, dobra. A Polska wręcz... Benchmarkowanie na czym polega? Bo ja naprawdę Że trzeba wystawić jakoś, nieważne czy przerabia tak się chodziło to, czy pani do szkoły, no ale pani właśnie poseł? To my mówimy o tym, że tak, podstawę trzeba... A chodziła pani do szkoły? Chodziłam, no chyba, tak. Że pani miała nauczanie domowe, bo jeśli nie, to ja miałem to samo. W maju trzeba było, o Chryste, nie ma żadnych ocen. No to zrobimy im 6 kartkówek. To wszystko kończy się tym, że dzisiaj rodzice wożą dzieciaki od nauczyciela do nauczyciela, od korepetycji na korepetycję, bo nawet nie ma czasu na powtórki. Czy ta szkoła dalej nie poleci, bo my mamy coraz gorsze wyniki podług innych krajów, a dobra szkoła to innowacyjna gospodarka, innowacyjne państwo w przyszłości. Pani poseł, zostaliście połknięci jako przystawka w Polska 2050 i PSL? Tak w nie każdym razie twierdzą rozmaici mądrzy ludzie. Marcin Mastalerek wczoraj mówi, że Hołownia i Kosiniak popełnili największe błędy i przykleili się do Tuska, grzecznie pomarszerowali za i w interesie Platformy Obywatelskiej i za to teraz zapłacą. A Marcin Duma to nie jest żaden polityk, żeby nie było, tylko szef IBRIS-u, czyli Ośrodka Badań Opinii, powiedział wprost, nie ma już trzeciej siły o twarzy Hołowni. Cała opozycja ma twarz Tuska. Niewątpliwie, po pierwsze na marsz poszliśmy dla naszych wyborców. Nie poszliśmy tam dla Tuska, nie poszliśmy tam dla Platformy, poszliśmy tam dla naszych wyborców, którzy również na tym marszu byli, bo Polska 2050, trzecia droga, ma bardzo różnych wyborców i takich, którzy chcą jakby jakiejś macie współpracy coraz mniej, większej bo sondaże pokazują, sondaże są nieubłagane. Pani poseł Paulina Henik-Kloska, przypominam, jest ze mną w studiu. Pani poseł, sondaże są nieubłagane, one pokazują jedno. PiS
stoi w miejscu. Nie spada mu, ale też nie rośnie. Platforma rośnie. Platforma ostatnio zyskała, według na przykład sondażu Ibrisu, bo to najładniej widać, 3,7. Dokładnie tyle samo, ile wy straciliście. Wy straciliście 3,6 punktu procentowego. Tyle samo. Ludzie przestają wam wierzyć i mówią, dobra, to idziemy do silniejszego, idziemy do Tuska. Nakręcanie polaryzacji zawsze działa w ten sposób. Sondaże jednego dnia pokazują to, drugiego to. Polaryzacja ma to do siebie, że raz mobilizuje, raz zniechęca do polityki. Nie mam wątpliwości, że Polska 2050 i Trzecia Droga zrobią bardzo dobry wynik wyborczy. Zaraz, to jedno ustalmy, bo wszyscy już wam radzą, że może byście się nie wygłupiali z tym 8-procentowym progiem wyborczym, czyli nie wystartowali jako koalicja, tylko jako jeden komitet wyborców. Panie redaktorze, nie mam wątpliwości, że Trzecia Droga zrobi bardzo dobry wynik wyborczy. Wystartujecie jako koalicja z progiem 8-procentowym? Zawsze jest tak, że PSL w czasie międzykampanijnym jest niedoszacowany, potem w kampanii robi bardzo dobry wynik, bo ma struktury tam, gdzie nikt z opozycji nie ma struktur. Więc, a my generalnie zrobimy swoje, więc nie mam wątpliwości. Wystartujecie jako koalicja z 8-procentowym progiem? Wystartujemy tak, jak dzisiaj przewiduje umowa koalicyjna, z 8-procentowym progiem i przekroczymy ten próg z dużą nadwyżką, bo to pokazują nawet dziś w szczycie kolejnej polaryzacji sondaże. To jeszcze nie jest szczyt, to jest dopiero początek. A my dopiero zaczynamy poważną kampanię, bo wspólna droga nasza i PSL-u dopiero się zaczyna. No ale na razie widać wyraźnie, że trochę przeszacowaliście z nazwę Trzecia Droga. Tutaj znów odwołam się do tych dwóch rozmówców. Marcin Mastalerek powiedział wprost, trzecią drogą jest dziś Konfederacja, to przy niej jest emocja. A Marcin Duma mówi to samo, tylko inaczej. Mówi, że w narożnikach mamy Polskę PiS i Polskę antypis, a arbitrem stała się Konfederacja. Jeszcze do niedawna Hołownia był kimś takim, to cały czas Marcin Duma, a teraz siedzi już w narożniku antypis razem z innymi. Tusk was ustawił jako swoje przystawki, jako przybocznych. Gdybyśmy byli przystawką Tuska, to byśmy ciągle z nim nie wojowali. Przecież jak spojrzymy na Twittera, to tam nic, tylko ciągłe wojny. Szczypanie, którego ludzie nie zauważają. Nie, natomiast prawda jest taka, że absolutnie alternatywa jest potrzebna i dzisiaj narodowcy nie mogą być w Polsce jedyną alternatywą. O tym jeszcze porozmawiamy, ale to ostatnie pytanie o waszą wiarygodność. Ja bym chciał to usłyszeć z pani ust, jak pani mówi, że Roman Giertych przydałby się wam w Senacie. Pani ust, polityka dawniej Nowoczesnej, bardzo liberalnej posłanki z Gniezna, bo Szymon Hołownia mówi wprost, uważam, że Giertych powinien być jednym z tych kandydatów, którzy w ramach paktu senackiego zostaną poparci, przynajmniej nieobudowani kandydatami paktu. Roman Giertych został położony na stół przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. Nie, sam się położył. I tego typu ustalenia znał Szymon Hołownia. Natomiast to nie jest, nie był, nie jest i nie będzie nasz kandydat. Dobrze, ale czy zgodzicie się na to, tak jak chciałby Szymon Hołownia, żeby nie miał konkurencji? Czy też pakt senacki wystawi 100 kandydatów i wśród nich konkurenta Romanowi Giertychowi? Jeżeli Platforma wycofuje się z tej kandydatury... Platforma nigdy go nie poparła oficjalnie. Znam inne ustalenia. Zna pani takie ustalenie, że Platforma mówi, że go poprze? Nieoficjalnie, to ja też znam, ale oficjalnie oni nigdy tego nie powiedzieli. No, ale ja znam też ustalenia, które leżały na stole paktu synackiego jakiś czas temu. Znaczy, chce mi pani powiedzieć, że oficjalnie mówimy, znaczy, że tak Giertych jak powiedziałem, nie, a nie Roman oficjalnie... Giertych nie był, nie jest i nie będzie kandydatem Polski 2050, jeżeli nie ma go w pakcie synackim. Ale czy będzie nim Ryszard Petru, pani były szef partyjny, o tym? To się, jest tego członkiem się, Nowoczesnej. Tego się dowiemy za chwilę. W RMF24 w interi.pl. Zapraszam serdecznie. Ryszard Petru chce startować z Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wygląda na to, że nie będzie miał z powodów naturalnych, z powodu śmierci pani senator Borys Zamieńskiej konkurencji. Przede wszystkim kondolencje dla całej rodziny pani senator. To bardzo znana pani reżyser, przede wszystkim bardziej niż polityk pewnie i zapewne. Oczywiście. Natomiast... kondolencje to jedno, a polityka to drugie i pytanie o Ryszarda Petru jest na stole. To co, to Petru w takim razie niech już stamtąd kandyduje? To jest też decyzja Nowoczesnej, bo to ich kandydat. A czy pani by głos poparła Ryszarda Petru? Jeżeli, znaczy, pakt senacki polega na tym, że każda ze stron tego paktu zgłasza swoich kandydatów. Ale czy pani by chciała, dziwię się, że Nowoczesna nie chce zgłosić żadnego kandydata, bo dotychczas nie znam żadnego kandydata Nowoczesnej i faktycznie zastanawiam się, czy oni kogoś do Senatu będą proponować. To jest pytanie, czy Paulina Henik-Kloska? Pytam osobiście o panią. Tak.
Czy bym się sprzeciwiała kandydaturze? Nie, czy chciałaby pani, żeby w Senacie zasiadł Ryszard Petru? Uważam, że w tak trudnych czasach w Sejmie czy w Senacie przydadzą się osoby, które mają wiedzę gospodarczą. Ryszard Petru do takich należy, więc nie stawialibyśmy jakiegoś warunku eliminacji Ryszarda Petru, gdyby znalazł się na stole ze strony swojej rodzimej partii. A pani ma jakieś poglądy osobiste, czy tylko służbowe? Nie, no ja też osobiście też bym nie miała nic przeciwko, po ludzku, przeciwko temu, żeby Ryszard Petru startował do Senatu. Panie Ryszardzie, dobra wiadomość. Ktoś pana lubi oprócz mnie. No dobrze, to zostawmy w takim razie Ryszarda Petru, Romana Giertycha. To w ogóle cudowne, że oni występują teraz w duecie. Ja wrócę do tej jednej, do tej waszej trzeciej drogi. Może rzeczywiście jest tak, proszę pani, że trzecią drogą jest Konfederacja, a wy po prostu za bardzo w oczach ludzi skleiliście się z Platformą, skleiliście się z Tuskiem, staliście się po prostu niedostrzegalni. To, co widzę, to Konfederacja jedyne, co ma do zaproponowania dzisiaj wyborcom, to pijcie piwo. Na krótkim więcej odcinku... Więcej ataku na Konfederację, nie, więcej no, głosów dla nich. Na krótkim nich. Odcinku Słucham. To jest oczywiście atrakcyjne. Natomiast w dłuższej perspektywie ja nie znam wizji tej partii. Nawet wczoraj nie potrafili przyjść, powiedzieć, jaką mają wizję edukacji, bo ich po prostu na nie wasze mają. Eventy, no się natomiast, nie no, mają nawet większe poparcie niż wy. No to... to się okaże ostatecznie przy urnach. Natomiast to się akurat o to się mogę dzisiaj... założyć, że jeśli oni sami sobie nie postanowią strzelić w kolano, to was na pewno ścigną. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, nie da się całe życie pojechać na piciu piwa w polityce. To się w końcu nudzi. Ale piwo? Dzisiaj... Znam takich dżentelmenów, którym się to nigdy nie nudzi. Ja mówiłam w polityce. Mieszkają naprzeciwko mnie, po drugiej stronie ulicy. Natomiast dzisiaj potrzeba na pewno siły, alternatywy, bo jeżeli spojrzymy, mamy sytuację, w której mamy szczyt kolejny zresztą wojny polsko-polskiej, polaryzacyjny. To jeszcze przed wami. Cała kampania to dopiero będzie ostra jazda bez trzymanki. Natomiast mimo to jest około 6 milionów obywateli, którzy deklarują, idziemy na wybory, ale nie chcemy głosować ani na PiS, ani na Platformę. Będziemy się o tych wyborców bić, będziemy o tych wyborców zabiegać. Bo jeżeli dzisiaj, jest nam badania, wiem, kto nas popiera. W dużej mierze ludzie faktycznie zmęczeni tego typu uprawianiem polityki, jaką mogliśmy obserwować przez ostatnie dni. Ja naprawdę chcę rozmawiać o tym, jak rozwiązać problemy obywateli. Starzy politycy chcą tylko, że tak powiem, prowadzić kolejne wojny. Ale już się pani nakręciła. To teraz tak po ludzku. No, żeby coś powiedzieć u pana, to trzeba trochę. Nie, ale jak pani chce coś powiedzieć oprócz przekazu dnia, to ja chętnie wysłucham, ale na razie słyszę same jakieś przekazy dnia, a na to jestem kompletnie impregnowany. No znów zacytuję. Zacytuję Marcina Mastalerka, który powiedział wprost, doradzałbym mu, czyli Szymonowi Hołowni, bo to sympatyczny człowiek, mówi Mastalerek, żeby póki może jednak uciekał i zabrał się z tej polityki. To nie jest czy ja się zastanawiam, bo Marcin Mastalerek chyba też kiedyś próbował zrobić swoją partię. Nie, a przynajmniej coś na boku PiSu kręcić. Nie, on był posłem Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, tak. Chciał być pierwszoplanowym politykiem tej partii i z niej wyleciał. Jak pan chciał Mastalerek, mieć własne zdanie, nie, co ale okazuje jeżeli, się w polskiej polityce. Jeżeli czy będzie miał jakieś osiągnięcia, na przykład chociażby takie, że wystartuje w wyborach prezydenckich i poprze go 14% obywateli, będzie mógł pouczać Szymona Hołowni. Póki co nic mi nie wiadomo, żeby pan Marcin Mastalerek miał jakiekolwiek faktycznie dokonania na swoim... On mu radzi z dobrego serca. Ale tak jak powiedziałam, no niech pokaże sam, co potrafi. Zachęcam, panie Marcinie, może wziąć sprawy w swoje ręce, jak inni robią to źle. Bo takich doradców, wie pan, wokół polityki jest cała masa. Tylko większość z nich nic w polityce nie osiągnęła. Mm-hmm. No to zobaczymy, co osiągnie Szymon Hołownia, to prawda. Zobaczymy, jak wam pójdzie. No na razie wszyscy mówią jedno. No, Marcin Duma powiedział to bez ogródek. Żeby Platforma wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, mówi wczoraj w gazecie.pl w wywiadzie dla Grzegorza Sroczyńskiego, że Platforma wyprzedziła PiS, Tusk musi zabić Hołownię. Sorry, nie ma innej drogi. Wygranie z PiS dzisiaj to tylko połowa drogi. Dzisiaj trzeba wygrać z
przyszłą potencjalną koalicją PiS Konfederację. Platforma nie ma siły, by wygrać łącznie z PiS-em i Konfederacją sama. Do tego jest potrzebna trzecia droga i do tego jest potrzebna nawet Lewica. To jednak. To zadam to pytanie. To, co się dzieje w tej chwili między partiami opozycyjnymi, między Lewicą, która w najmniejszym stopniu się w to angażuje, ale między wami a Platformą, nazwałaby pani jak? Współpracą koalicyjną czy początkiem ostrej wojny? I to są tarcia i pozytywne konkurowanie. Pozytywne konkurowanie. Znaczy ja bym sobie tego tak życzyła, natomiast jestem gotowa popkorn chętnie pooglądam. To powinno być. Pozytywne konkurowanie go faktycznie nie ma i zachęcam do tego moich kolegów, bo każdy z nas musi rosnąć. Ale właśnie widzi pani. Zbierając pani przy sobie to są moi koledzy, przyjaciele o posłach PiS-u czy Konfederacji, by tak pani nie powiedziała. Dlaczego? Bo wobec PiS-u czy wobec Konfederacji jest pani w opozycji, a wobec Platformy nie. No to wobec, jak ja... Nie. Wobec polityki Platformy, wobec programu w wielu miejscach Platformy również jestem w opozycji. Natomiast, jak powiedziałam, dla mnie jest to konkurencja. Niech pani wytłumaczy młodym ludziom, naprawdę, którzy się teraz zastanawiają, na kogo głosować, dlaczego mają nie głosować na silnego, jeśli chcą głosować na opozycję i nie chcą, żeby to była Konfederacja. Dlaczego mają nie głosować na silnego Tuska, tylko na słabującego w sondażach Hołownię? Choćby dlatego, że Tusk poddał się dzisiaj, można powiedzieć, propagandzie. Ale chcę dokończyć zdanie. Poddał się propagandzie Prawa i Sprawiedliwości, wchodząc tak naprawdę z Prawem i Sprawiedliwością w licytację na wzór grecki, na rozdawnictwo. My tego nigdy nie zrobimy. Jezu, ale przecież wy cały czas opowiadacie, że zaraz zbankrutujemy. Przecież mieliście trzy razy zbankrutować, a PiS rządzi, jeszcze nie zbankrutowaliśmy. Ale 850 miliardów długów w trakcie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przyrosło. Chcę powiedzieć, że gdyby nie pandemia, mieliśmy po raz pierwszy zbilansowany budżet. Zbilansowany budżet był kłamstwem, bo w momencie, kiedy Morawiecki bilansował budżet, to długi rosły poza budżetem państwa. No, jakby ale to było na finanse państwa trzeba patrzeć całościowo, nie tylko to, co jest w ustawie budżetowej, ale te wszystkie długi, które poza ustawą budżetową również narastają. I teraz to, ta wspaniała polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, doprowadziła do historycznie najwyższej w ostatnich 30 latach drożyzny i inflacji. I jeżeli dzisiaj w dużej mierze ceny gazu spadły, ceny energii się ustabilizowały, drożyzna jest z nami dalej, przecież ceny dalej rosną. A wie pani, że mniejsza niż u sąsiadów? Ale wie pani, czy nie wie pani? W tych na wschodzie, no różnie nie, są sąsiedzi. Nie, na wschodzie, na północy, średnia, na południu. Średnia europejska to jest także Hiszpania i Portugalia. Gwarantuję pani, że oni o wojnie słyszą tylko w telewizji. Średnia europejska jest jednak na poziomie mniej więcej poniżej połowy naszej inflacji. Ale wie pani o tym, że nasi bezpośredni sąsiedzi mają wyższą inflację. Ale wie pan, że według wszelkich wskaźników mamy mieć najwyższą na koniec roku inflację w Europie? Według wszelkich wskaźników... Przepraszam, nie, przebiją nas Węgrzy. Ja pani, 25%. Wie pani, jak ja słyszę do wskaźniki, a później czytam na przykład dane, które co chwilę się pokazują, no to się okazuje, nawet rząd podniósł wskaźnik inflacji w nowelizowanym budżecie. Miało być 10, będzie już przyznali 12. Ja nie będę tego rządu bronił, niech on się sam broni. Więc... Natomiast mam wrażenie, że wybieracie, ale zresztą to akurat nie tylko wy. Ale wracając do... Wszystko, co jest wam wygodne. Ale pani poseł, zostawmy to na chwileczkę, bo ja naprawdę chciałem jeszcze na sekundę o polityce, no bo skoro się okazuje, że w zasadzie Platforma to wasi przyjaciele, że waszym wspólnym wrogiem jest Tusk, to może pora zostawić te głupie swary, i po prostu pójść we wspólnej liście. Powiedzieć wyborcom, słuchajcie, nie, jednak ważniejsze jest to, żeby kraj przed tym faszyzmem obronić, precz z Konfederacją, precz z PiS-em, no mówicie to jakoś inaczej, to są takie inne słowa. I w związku z gdyby ludzie chcieli jednej listy, to dzisiaj Platforma miałaby dużo wyższe notowanie. Ja przypomnę, że w ostatnich wyborach Platforma uzyskała wynik na poziomie 27%. Dzisiaj oscyluje w granicach 30% według sondaży. Przed chwilą jeszcze to było 25%. Dobra. Więc niech ta średnia sondażowa skończycie na jednej liście, czy nie? Jest na poziomie ostatnich wyborów. Pani My poseł. Zbieramy przy sobie naprawdę ludzi zmęczonych polaryzacją. Pani poseł, sekunda. Polaryzacja ostatnie pytanie w tej sprawie, naprawdę. To jest krótkie. My decyzję o starcie podjęliśmy. Startujemy w ramach Komitetu Trzecia Droga z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kropka. Dobrze. A czy jak wygracie te wybory wreszcie, co już lada chwila,
To czy na przykład zostawicie KRUS w takiej postaci, w jakiej jest w tej chwili? KRUS, czyli to jest rolnicze ubezpieczenie. W tej chwili składka ZUS-u, ubezpieczenia społecznego z chorobowym, wie pani ile wynosi? Ta minimalna? Nie wie pani. Ale to akurat nie robię nie pani. Nie sprawdzam akurat 1418 zł. To jest składka ZUS-u. KRUS się płaci kwartalnie, ale gdyby to przełożyć na miesiąc, to rolnik z tym małym gospodarstwem do 50 hektarów płaci 203 zł miesięcznie, duży z 300 hektarowym powyżej płaci niecałe 900 zł miesięcznie. To ciągle jest, ten mniejszy rolnik płaci 1/7 tego, co zgadza się, co i to też przekłada i dostaje się taką, nie, dostaje taką samą emeryturę. W tej chwili mogę pani powiedzieć, że emerytura podstawowa w KRUS to jest, nie będę już mówił co do grosza, ale to jest ponad 1400 zł, 1429,60 już niech powiem, a emerytura najniższa ZUS-u, proszę pani, to jest 1588. To jest różnica 150 zł tak na oko. Na początek, ja to mówię od 8 chyba lat, trzeba skończyć z uciekaniem do KRUS-u osób, które nie powinny tam się znaleźć. Dobra, nigdy. To z tym skończymy. Co dalej? Tym, że ktoś kupił sobie kawałek łąki i udaje wielkiego rolnika i jakby płaci KRUS w miejsce ZUS-u, bo to jest niesprawiedliwe podług takich samych osób parających się taką samą zawodem. Dobra, a płacących składki do ZUS. Niech pani odpowie z łaski swojej na pytanie, które zadałem. Natomiast tak, no tą lukę, istotna część dziury w świadczeniach emerytalnych stanowi dziura w KRUS i to trzeba będzie na to znaleźć rozwiązanie. Jak? Bo w przeciwnym razie, no w jakimś zakresie też będzie trzeba pewnie podnosić składki, bo przyjdzie trzeba na to czas. Trzeba podnieść składki rolnikom? Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że trzeba będzie ten problem stopniowo rozwiązywać. Trzeba będzie podnosić ja składki, uważam, tak? Że w Polska wieś będzie się sama transformować. Widzimy już odpływ nowego pokolenia od pracy parającej się rolnictwem. Ja rozumiem, że się będzie transformować. No tak, i to w naturalny sposób będzie. Natomiast my staniemy przed gigantycznym problemem. I ten problem będzie dotyczył. Na razie pani stanęła przed gigantycznym problemem. Jak tu nie odpowiedzieć na pytanie? Znaczy, ja uważam osobiście, to nie jest stanowisko Polskiej 2050, to jest stanowisko moje, że no, te dziury w ZUS-ie, w KRUS-ie jest większe, trzeba będzie zasypywać. No, albo jak? Dołożymy pytam tego. Panią, jak? Są dwie drogi. Trzeba będzie zasypywać. Są dwie drogi. Są dwie drogi. Jeżeli ta dziura będzie się powiększać, a słyszę różne pomysły, politykom chodzą po głowie, by ją powiększać, to znaczy są dwie drogi. Albo dosypujemy z budżetu państwa, więc z podatków, które tam wpływają, albo ze składek. Innej drogi nie ma. A co pani wybrała? No, to jest kwestia usiąść i porozmawiać. Nie, bardzo panią również, przepraszam. Co wybrałaby ja Paulina uważam, Nikoska? Że trzeba, pani jest ekonomistką. Sprawiedliwość społeczna trzeba tutaj również, sprawiedliwość społeczną trzeba również fundować obywatelom, żeby równo traktować osoby zatrudniające. Czyli mówiąc wprost, czego pani nie chce powiedzieć jasno, pani uważa, że rolnicy powinni płacić takie same składki, jak ci, którzy płacą na ZUS, tak czy nie? Znaczy takie same, no dochodowość jest ważna, tu trzeba oszacować pani dochodowość, poseł, natomiast tak, ten dziurę w KRUS-ie trzeba będzie zmniejszać, prędzej czy później. To będzie wynikać z problemów demograficznych. Nie nawet. Chce pani odpowiedzieć na to pytanie, och, jak nie, bardzo pani nie chce. Jakby, jeszcze raz zadam to pytanie i będę zadawał do skutku. Tak jak powiedziałam, no, dziurę w KRUS-ie trzeba zmniejszać, dróg do tego jest wiele. Inaczej. Nie, to już pani powiedziała, jakie są znaczy, drogi. Będzie wynikało z... Niewiele, tylko dwie. I pytanie jest proste. Niech pani... Ja jestem za sprawiedliwością społeczną. Tak, jestem i byłam i będę. A ja nie pytam o sprawiedliwość społeczną. Ale tak samo jak o nie to pytam... mnie pan pyta. Nie, pytam o jedną... Pan chce, żebym powiedziała, że trzeba rolnikom podnosić składki nie, na ja nie chcę. Niech pani powie, że nie trzeba. Ale jak jeśli pani tak uważa, niech pani tylko odpowie nie, na pytanie. Tak czy rolnicy nie... powinni płacić składki na KRUS w takiej samej wysokości, trzeba w jakiej płacą inni na ZUS? Generalnie podnosząc składki na ZUS czy KRUS, trzeba szacować dochodowość realizowanej działalności gospodarczej. Nie odpowiedziała pani na to pytanie. I czy mamy oni różne powinni płacić systemy. Takie podatki, nie, czy nie? No, tak jak powiedziałam, z uwzględnieniem dochodowości działalności gospodarczej. Bo jednak dzisiaj jest tak, że również w ZUS-ie, niezależnie są progi płacenia ZUS-u, ale też wiele ten system zmian wymaga. Jeszcze ostatnie pytanie. Czy trzeba podnieść składkę na KRUS, czy nie? Tak jak powiedziałam, w zależności od dochodowości prowadzonej działalności. Paulina Henik-Kloska uważa, że trzeba, proszę państwa, ja będę teraz to tłumaczył na koniec, ale oczywiście nie może tego powiedzieć, no bo wyszła w koalicję z PSL-em. No Chryste, panie, i weź tu teraz wyjdź z tego. Nie, serdecznie tak jak pani dziękuję, kłaniam się znaczy, to system emerytalny musi zamordują nas, że pani to wszystko mi wytłumaczy, ale już po programie, bo już naprawdę musimy kończyć. Proszę bardzo. Dziękuję do państwu. Widzenia. Do widzenia.